Adam Bajt i Wojciech wkradli samochody metodami, na kamień, na wskok, i na maszynkę? Śledczy ustalili, że ich łupem padło auto z przyczepą kampingową, w której siedziały matka i córka. Innym razem pod jednym z supermarketów ukradli Skodę Superb należącą do Sądu Najwyższego. Gdy wpadli i dowiedzieli się, kto ich obciąża, postanowili wrobić zdrajcę, w zabójstwo. Największy od 8 lat gang złodziei samochodowych rozbili policjanci z polsko-niemieckiej grupy dochodzeniowej w Zgorzelcu. Gang działał na? W słoneczny lipcowy dzień 2013 roku na drodze w okolicach Rawy Mazowieckiej niemiecki turysta Arnold K., prowadzący Mercedesa ML z podłączoną przyczepą kampingową usłyszał jakieś uderzenie w samochód. Gdy zatrzymał auto, został odepchnięty przez nieznanego mężczyznę, który wskoczył za kierownicę i odjechał. Turysta nie mógł nic zrobić. Kilka kilometrów dalej złodziej dowiedział się przez krótkofalówkę od wspólnika, że coś jest nie tak, bo z przyczepy dochodzą okrzyki. Okazało się, że siedziały w niej żona i córka Arnolda Kelvin. Złodzieje nie chcieli ryzykować zarzutu uprowadzenia i musieli odpuścić. Dziesiątki zarzutów to tylko jedna z kilkudziesięciu kradzieży samochodów dokonanych, zdaniem prokuratury, przez ekipę, do której należeli między kropka i neutron. Mariusz P., Artur Bajt postscriptum. Dymek oraz Wojciech. Dwaj ostatni zostali właśnie oskarżeni przez Mazowiecki Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej o dokonanie 39 przestępstw. Wszystkie dotyczą kradzieży, zwykłej jak i tej z użyciem przemocy, samochodów osobowych w Warszawie i okolicach w 2013 roku. Postawienie złodziei przed sądem było możliwe dzięki temu, że ich skruszonemu wspólnikowi Mariuszowi P., który poszedł na współpracę z policją i prokuraturą. P. opowiedział o tym, jak działał wraz z Arturem Bajt i Wojciechem i jak wspólnie dokonywali przestępstw. Ujawnił, że grupa ukradła między kropka i neutron. Przed jednym z supermarketów Skodę Superb. Jak się okazało, samochód był w dyspozycji jednego z dyrektorów Sądu Najwyższego. Łupem złodziei padła także znajdująca się w pojeździe przepustka do Sejmu. Nie wiadomo jednak, czy kiedykolwiek została wykorzystana. Innym razem złodzieje ukradli samochód mężczyźnie, który zostawił otwarte auto, aby porozmawiać ze swoją ukochaną stojącą na balkonie. Raz przekonali dziewięcioletnią dziewczynkę, aby pobiegła do swojego ojca czekającego przy Volkswagenie i przekonał go, by pomógł mamie w zakupach. Oprócz auta skradli wówczas wartościowy sprzęt fotograficzny. Akcja stołecznej policji przeciwko złodziejom samochodów i paserom, funkcjonariusze zatrzymali sześciu mężczyzn. Pięciu z nich na 3 miesiące. Niczym w teatrze, najczęściej sprawcy wykorzystywali przy kradzieżach TZW. Maszynkę, urządzenie które pokonuje elektroniczne zabezpieczenia. Rabując samochody w trasie, wykorzystywali nieuwagę kierowców NP. Stosując metodę na kamień, lub na stuk. Specjalizowali się głównie w Japończykach, ale nie gardzili także niemieckimi autami, opowiada jeden ze śledczych z warszawskich PZ-ów. Zabezpieczyliśmy między kropka i neutron. Urządzenia służące do pokonywania zabezpieczeń w samochodach i dekodowania fabrycznych zabezpieczeń oraz TZW.